Pracownia Świętego Mikołaja Hen na dalekiej północy, wśród wiecznych lodów spowitych łagodnym światłem polarnej zorzy, stoi Zamek Świętego Mikołaja. W zamku tym jest 100 pokoi, a w każdym pokoju siedzi przy warsztatach stu krasnoludków. Kiedy karzełek, który liczy dni, ogłosi Dziś jest pierwszy grudnia! Zaczyna się praca w dzień i w nocy. Z tysięcy worków trzeba powyjmować tysiące listów, przeczytać je, posegregować i zrobić spis prezentów, o które proszą dzieci. Do Mikołaja piszą dziewczynki i chłopcy z całego świata, ze wszystkich kontynentów. A on czyta każdy list i z uśmiechem przyjmuje każdy najbardziej dziwaczny pomysł. Pamięta też charakter pisma każdego dziecka. Poznaję. To list od Lili, mówi biorąc do ręki kartkę papieru. Prosi o lalkę, która mówi i chodzi. Hm. Krasnal archiwista, który przez cały rok zapisuje wszystkie ważne wydarzenia, zagłębia się w wielką księgę i oznajmia. To, to bardzo grzeczna dziewczynka, nie ma żadnych zastrzeżeń. Mikołaj sięga pod kwiący za uchem czerwony ołówek i pisze na marginesie zgoda. To znaczy, że życzenie zostanie spełnione. Następny list ma kilka metrów długości napisał go Krzyś. Krzyś, który jak co roku nie mógł się zdecydować, jaki prezent chciałby dostać na gwiazdkę. Czy kolejkę, czy wrotki, czy piłkę, a, a może szybowiec? Mikołaj tylko kiwnął głową, aż krasnal archiwista wyłonił się za wielkiej księgi i powiedział: Mam tu notatkę, że krzyśniemy je uszu. Mikołaj zatemperował ołówek i napisał na marginesie listu mydło. Tak to rozbawiło krasnala, że ze śmiechu aż mu czerwona czapeczka spadła na nos. Wreszcie Mikołaj wybiera się na obchód pracowni, a tam, na maleńkich stołeczkach, Siedzą zastępcy krasnoludków i kroją, szyją, lepią i tkają. Jedni wycinają piłami drewniane koniki, inni dorabiają do nich bieguny, jeszcze inni przyklejają im grzywy i ogony, malują oczy i nozdrza. Wszystko idzie jak po maśle. Żeby zrobić lalkę, trzeba się na tym dobrze znać, maleńcy fryzjerzy kręcą angielskie loki. Krawcy kroją stosy różowych, niebieskich, zielonych i żółtych materiałów na bluzki i spódniczki. Mikołaj sam ogląda każdą lalkę i egzaminuje ją z mówienia. Każda musi powiedzieć wyraźnie: "Mama!". Jeśli jest zadowolony, stawia na świadectwie pieczęć i lalka wędruje do worka. Rosną stosy zabawek, pęcznieją worki z prezentami. Krasnal czuwający nad kalendarzem co dzień mówi, ile dni zostało do świąt. Wreszcie nadchodzi dzień, na który wszyscy czekali. Dziś jest 24 grudnia, wigilia Bożego Narodzenia. Wyciągają więc na dwór wielkie sanie i zaprzęgają do nich renifery. Zwierzętom błyszczą oczy, lśni wyszczotkowana sierść, gwiazdy przeglądają się w wypolerowanych kopytach. Pobrzękują dzwoneczki uprzęży. Wspólnymi siłami, krasnale ładują ciężkie worki, bacząc, by żadnego nie zabrakło. Mikołaj, radośnie uśmiechnięty, sadowi się na koźle, strzela z bata, i na ten znak wspaniały pojazd rusza w drogę. Niebo rozjaśnia się, a księżyc mruga do gwiazdy polarnej, jakby chciał powiedzieć: Do widzenia, Mikołaju. Pozdrów od nas wszystkie grzeczne dzieci. Jeszcze chwila i zaprząknik nie w oddali. Pyzaty księżyc oświetla mu drogę, białe płatki śniegu padają na czerwony płaszcz niebiańskiego woźnicy, na puszystą sierść reniferów i pokrywają miękkim puchem worki z podarunkami. Świętego Mikołaja przepełnia radość. Cały rok czekał na tę podróż i starannie się do niej przygotowywał. Czeka go wiele pracy. Ileż miast i wsi, ile mieszkań i samotnych zagród gdzieś na odludziu będzie musiał odwiedzić. Wszędzie tam śpią dzieci i śnią o nadchodzących świętach. Nie wszystkie jednak zasnęły. Niektóre leżą w łóżeczkach i szeroko otwartymi oczami wpatrują się w ciemność. Czuwają, żeby nie przeoczyć wizyty świętego Mikołaja. Czy nigdy nie mieliście ochoty towarzyszyć Mikołajowi w jego wigilijnej podróży? Jeśli tak, to właśnie nadarza się okazja. Myślicie pewnie, że roznoszenie podarków to najłatwiejsza rzecz pod słońcem. Wystarczy wyjąć prezent z worka, zostawić w pokoju i już można iść dalej. <laughs> nie, moi mili, to nie takie proste. Jest to wielce podniecająca przygoda, która wymaga taktu i cierpliwości zaraz wam o niej opowiem. Wyobraźcie sobie, że w czasie podróży zabawki zakładają się, która pierwsza trafi do rąk dziecka. Ja chcę zostać tutaj, woła cynkowy żołnierzyk, patrząc przed dziurę w worku. Nie, teraz moja kolej. Ta dziewczynka o mnie prosiła, przypycha się do wyjścia laleczka. Tutut, trąbi kolejka. Wyjeżdżam. I z Turkotem jedzie po szynach. Hop, hop, skacze po pokoju piłka. I chowa się pod meblami, aż wreszcie znajduje kryjówkę pod kanapą. Cisza, spokój, nawołuje Mikołaj. Na pierwszym piętrze dzieci śpią spokojnie, ale te na parterze już usiadły w łóżeczkach. Cziń! szepce Mikołaj. Uspokójcie się. Wie, że podczas jego wizyty w domu powinna panować absolutna cisza. Niestety, na podeście z zaporęczy już błyskają pierwsze ciekawskie spojrzenia. Mikołaj potrafi jednak wyjść cało z każdej opresji. Tyle lat przecież rozwozi prezenty. Błyskawicznym ruchem zgarnia niesforne zabawki i chowa się za zasłonę. Zdawało mi się, że kogoś tu słyszałem! mówi jeden z malców głosikiem drżącym z przejęcia. Myślałem, że tym razem zobaczy świętego Mikołaja, dodaje po chwili. Hmm. Ziewa któreś z dzieci. Tu nikogo nie ma, chodźmy spać. Tymczasem Mikołaj patrzy ze swej kryjówki, jak dzieci ziewając wracają do łóżeczek i zaciera ręce z zadowolenia. A kiedy zapadnie cisza, Wyjmuje z kieszeni spis zabawek, sprawdza i wkłada podarunki do rozwieszonych nad kominkiem pończoch. Kończąc, szepca zadowolony: gotowe. I jazda dalej. Na dworze, wśród nocy czekają renifery, stukając niecierpliwie podkowami. kowami. Naprzód maluśkie! woła Mikołaj, trzaska z bata i rusza w drogę do innych dzieci. I tak w tę tajemniczą, wiglijną noc spełniają się marzenia dziewczynek i chłopców na całym świecie. Trwa cudowna podróż od domu do domu, od wsi do wsi, a gdy nadejdzie świt, święty Mikołaj wróci do zamku, hen gdzieś wśród gwiazd, żeby razem z krasnoludkami przez cały rok przygotowywać prezenty na następną gwiazdkę. Wesołych świąt! Koniec